No siema. Parę dni temu wrzuciłem taki dość obszerny tekst na mojego bloga tanispinning.pl poświęcony chińskim pływającym wabikom miękkim. Pływającym w sensie takim, które posiadają dodatnią pływalność. Wykonane są z takich materiałów jak TPR bądź TPE. One się robią coraz bardziej popularne, a u Chińczyków jest tego typu wabików całkiem sporo. W tym tekście na koniec zapowiedziałem, że przygotuję również z tych moich testów, które przeprowadzałem również w takim moim akwarium, sprawdzając pracę tychże przynęt, przygotuję materiał wideo. No to teraz w tych nielicznych chwilach wolnych czasu, który miałem, udało mi się jakoś podogrywać pewne rzeczy, pomontować i teraz będę mógł wam pokazać to, jak to wygląda, jak to pracuje, jak to działa. Żeby nie kupować takich rzeczy w ciemno. Bo niektóre są fajne, a niektóre to są takie sobie. No ale cóż, jeden obraz za 1000 słów. Przejdźmy do rzeczy. Jak zainteresowani, to zapraszam, jedziemy. Nim zaczniemy omawiać poszczególne, konkretne przynęty pływające z rynku chińskiego, kilka słów o tym, jakie są w zasadzie plusy i minusy tego typu przynęt. Tylko w kilku słowach, bo na blogu opisałem to szerzej, najwyżej tam zajrzyjcie. Plusy, jakie dają nam pływające przynęty. Po pierwsze, jeżeli chcemy uzyskać efekt łowiąc opadowo z dna, taki jaki mamy, kiedy mała rybka próbuje pobierać przynętę z dna, ustawia się głową do dołu, ogonkiem do góry, bądź na przykład raczka, który broniąc się przed drapieżnikiem, zadziera korpus do góry i wystawia szczypce do góry, żeby się obronić przed potencjalnym napastnikiem. Nie potrzebujemy przy tego typu przynętach główek stand-up. Te przynęty świetnie pracują na innych obciążeniach, dodatnia pływalność po prostu robi całą robotę. Dodatkowo, kiedy zastosujemy obciążenia przegubowe w typie Czeburaszek, Jig Rig czy Tokio Rig, dostajemy jeszcze bonusowe aspekty pracy takiej przynęty przy animacji. Zobaczycie to na filmach, jak to się zachowuje na tego typu zestawach. Sprawa druga. Taka pływająca przynęta w przypadku, gdy łowimy na dnie mulistym, na dnie pokrytym grubą warstwą, na przykład gnijących liści, jakichś glonów. Ona nam się nie zapada w tego typu dnie. Ta przynęta nie ginie z oczu drapieżnika, ona zawsze wypływa nam do góry ponad to i kusi, i wabi drapieżnika do ataku. To jest kolejna zaleta. Sprawa trzecia, wytrzymałość. Uwierzcie mi, te przynęty z TPR-u można rozciągać w makabryczny sposób i wytrzymują bardzo dużo. One są naprawdę mechanicznie bardzo wytrzymałe. Przeżywają każdy inny zwykły plastizol. Nie jest łatwo taką przynętę urwać, przerwać, rozerwać. Żeby nie było za różowo, TPR ma bardzo taką znaczącą wadę. Słuchajcie, są to substancje tak agresywne chemicznie, że jeżeli wrzucicie taką jedną, dwie przynęty z tego właśnie materiału, takiego jak TPR, do pudełka, w którym macie inne gumy, zwykłe, tonące i tak dalej, zostawicie to na parę tygodni, to w pudełku znajdziecie po tym czasie morze kolorowego gluta i ani jednej przynęty. One rozpuszczają po prostu w oczach tego typu wabiki. Przynęty z TPR trzymamy oddzielnie, najlepiej w oryginalnych opakowaniach, w których je kupiliśmy. Skoro już takie mamy
podstawowe plusy, minusy omówione, to przejdźmy teraz do konkretnych przynęt. A i żeby nie uciekło, linki do tych przynęt na takich sensownych sklepach na Ali to zawrę tam w opisie pod filmem, tak? To żebyście nie musieli gdzieś tam szukać w odmętach sieci, zwłaszcza na Ali, gdzie czasami znaleźć pewne rzeczy nie jest tak prosto. To tyle, tam taka drobna uwaga techniczna. Naprawdę jedziemy dalej. Przynętami pojedziemy taką samą kolejnością, jak opisane były na blogu. Zaczynamy od Tant firmy John Cool. Mam trzy paczki tego typu przynęt, tak one się prezentują. Słuchajcie, w paczce jest 12 gum. Kształt typowy dla Tanty, natomiast jak się przyjrzycie na zdjęciu za moment będzie widać, one się odróżniają tym, że oprócz tych charakterystycznych żebrowań na korpusie mają tam jeszcze takie małe guzki. Pływa to bardzo dobrze, jakościowo wygląda bardzo ok, jakość odlewu jest w porządku, ta gumka całkiem fajnie pracuje na haku, to za moment zobaczycie. Ale żeby nie było, w tej beczuszce miodu, która nam się tu zaczęła rysować, jest i pokaźna łycha dziegciu. To znaczy, dwie paczki przynęt przyjechały do mnie w takim stanie, zapakowane są w oddzielne tacki, każda przynęta ma swoją oddzielną kieszonkę, one nie są powykrzywione, trzymają kształt, bardzo dobrze pracują, jest wszystko ok. A jedne przyjechały mi o tak o, są wrzucone na zbiorczą tackę, część z nich jest trwale podkształcana i te różowe jakoś prezentują się gorzej. Cóż, taka widać loteria. Słuchajcie, ile kosztują takie tanty od Dżonku? 12 sztuk tej tanty, w związku z tym, że rozmiar, spotykałem się u różnych sprzedawców z różnymi opisami, ja je zmierzyłem, 5,5 cm. Mają za 12 sztuk takich przynęt, trzeba zapłacić około 10 zł. Jak dobrze tam poszukacie i traficie. Moim zdaniem cena, nawet zakładając, że się trafi czasem taka gorsza paczka, no wygląda to naprawdę nieźle. Zwłaszcza jak sobie popatrzycie na to, jak pracują na haku. Nadie como tú, baila el boogaloo. 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 Nadie como tú. Tantami zaczęliśmy, to tantami pojedziemy dalej. W tym słoiczku też są tanty, a producent się nazywa Y-High FSTK. Te tanty występują pakowane w tych słoiczkach w jednym rozmiarze. To jest też bodajże 55 mm. Wydają się zdecydowanie mniejsze, tylko od Dżonku nie mierzyłem. W takim słoiczku mamy ich 20 sztuk. Słoiczek otwieramy. Czymś one pachną. Jest to jakiś atraktor. Tu mi napisali, że to jest krewetka.
Takie jeszcze nie wąchałem. Być może to jest jakiś gatunek krewetki, który mojemu powonieniu do tej pory jakoś się wywinął, uciekł i po prostu nie miałem okazji zakosztować tych aromatów. Taki słoiczek kosztuje około 22 zł. Wszystko to wygląda niby fajnie, fajne opakowanie, jest niby jakiś atraktor. Powiem wam, że to są przynęty, które zrobiły na mnie najsłabsze wrażenie. Jakość odlewu jest taka sobie. One są wszystkie powyginane i pracują relatywnie na haku, co zobaczycie najsłabiej. Na pewno no, są pływające, jest to TPR. O, proszę bardzo. Nawet się rwą jakoś badziewnie. Wiecie co? Nie wiem, czy one są takie zleżałe, czy o co chodzi. Ja tych przynęt nikomu nie polecę. Ona też się teraz tak nie powinna zachować. Zrobiłem test. Sami widzieliście, że byłem dość zaskoczony, ale jak ona się zachowała, to bym omijał szerokim łukiem, tak? Po prostu szału nie ma. Nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo. Nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú. No to teraz tantologii stosowanej ciąg dalszy. Tanty od B&U. Na początek producent robi sobie z nas takie małe żarty. Nie wiem czemu, bo tu na opakowaniu, jak się przyjrzycie, to on nam napisał, że ta przynęta to jest sinking, tonąca. Pływa jak sam diabeł, tak więc na to w ogóle nie zwracamy uwagi. Występują one w dwóch rozmiarach, 39 i 51 mm. Pakowane są mniejsze po sztuk 10, większe po sztuk 8. W przeciwieństwie do tych od Weihai FSTK, tu jakość tych odlewów jest perfekt. Ten surowiec, którym są zrobione, jest mega sprężysty, ciągnący się i one bardzo fajnie pracują na zestawach. I tu niestety musicie mi uwierzyć na słowo. Nie nagrałem ich pracy. Dlaczego? Bo jak już wylałem wodę z tego akwarium, zwinąłem wszystko, posprzątałem, to sobie przypomniałem, że jeszcze je mam dopiero. Sorry, już nie chciało mi się nalewać wody, czekać dzień, aż to się wszystko odstoi, nie będzie tam mentów, pęcherzy i coś tam. Musicie mi uwierzyć na słowo, one pracują naprawdę bardzo fajnie. Kolorów tylko 6, za to całkiem sensownych. Jest atraktor, cena jakieś od 11 do 13 zł za paczkę. Mniejsze, tańsze, droższe, te większe
ciutkę droższe, naprawdę jakościowe, fajne przynęty. Zresztą tę nazwę firmy B&U sobie zapamiętajcie, będziemy do niej wracać. Oni robią naprawdę bardzo fajne, bardzo sensowne gumy. Sorry, tutaj filmu z akwarium nie będzie. I kontynuujemy tematy tanto podobne. No ta przynęta tantą nie jest, niemniej jak się przypatrzycie, no kształt podobny na tancie wzorowany, ona tanty jest taka smuklejsza, tak? Teraz słuchajcie, to są gumy marki Nice Fish, tanto podobne takie wormy i to jest po prostu sztos. Jeśli idzie o te różne wabiki, które przerabiałem, te tutaj to jest mistrzostwo świata. Dlaczego? Jak zobaczycie za moment na filmie, jak one pracują na hakach, to jest po prostu obłęd. To jest poziom naprawdę dobrych gum robionych przez rękodzielników. Świetna jakość odlewu, przynęta świetnie się prezentuje, dobry atraktor, po prostu topka. Jakościowo te gumy to jest całkowity top. Robione w czterech rozmiarach, to są te najmniejsze 2,5 cala, 6,5 cm. No, są robione do rozmiaru bodajże 10,5, 8 kolorów bodajże. Cena tego typu gumy można gdzieś kupić w okolicach 22 zł za paczkę. Jak za tę jakość, słuchajcie, to jest bardzo, bardzo rozsądna kasa, bo to są, zastanawiam się, czy to nie są w ogóle najfajniejsze gumy z tych, co dzisiaj będę Wam prezentował. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, no, sami popatrzcie na filmie, jak to chodzi. Temat tant zostawiamy, przechodzimy do dziedziny robali stonogo-larwo-podobnych. Proszę bardzo, superkontynent Zaza. Tak się te piękne, groźne robale z wyglądu nazywają.
Słuchajcie, one tak budzą we mnie troszeczkę odczucia. Ja sobie odłożę, bo ich tu za dużo, paczkę sobie zostawię. Budzą takie odczucia nieco ambiwalentne u mnie. Najpierw trochę danych technicznych. To są te mniejsze. One mają 50 mm. Taki rozmiar na okonia, myślę, jak najbardziej takiego z dna na robaczki kuszonego. Są jeszcze drugie, 7,5 cm. I jak myślicie o zastosowaniu ich pod okonie, możecie się zdziwić, bo te 7,5 cm to wyglądają przy tych jak smoki. Duże gumy. To też się przekłada na to, że tych 5-centymetrowych ładują do paczki 20 sztuk, a tych 7,5 cm 8. Taka jest różnica rozmiarowa. Tak więc jak ktoś myśli o koniowaniu czy o jakimś tam grubszym białorybie, na to, to żeby się nie zdziwić tymi 7,5 cm, bo to już są takie kawały robali. One sobie tak pływają w jakiejś substancji oleistej. To nie ma jakiegoś specyficznego zapachu. Czymś to jest pokryte, natomiast nie wiem, czy to ma jakieś działanie wabiące. Jeśli chodzi o szczegóły wykonania, no to one wyglądają nieźle. Jest sporo kolorów do wyboru. No, pod tym względem jest ok, tak? Problem się zaczyna z tą przynętą taki, że ona oprócz tej swojej pływalności i tego kształtu, to ona nam za bardzo na haku nie pracuje. Ona jest taka trochę drewniana, tak naprawdę jeśli chodzi o animację, wszystko zależy od nas, jak my tchniemy w to życie, bo ona jest taka oporna pod tym względem. Natomiast nie wykluczam. Jestem przekonany, że w pewnych okolicznościach, tam gdzie jakaś żwawa, żywiołowa animacja potrzebna nie jest, to ten robot jak najbardziej zrobi robotę. Nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo. Nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú. Ciągniemy temat przynęt od superkontynenta pływających. Proszę bardzo, chińska wersja znanej i lubianej przez niektórych przynęty o wdzięcznej nazwie Pupa. Proszę bardzo. 21 wersji kolorystycznych. Jeden rozmiar 38 mm. 18 sztuk w każdym opakowaniu takich pup. Teraz słuchajcie, w związku z tym, że nazwa w tym wypadku jak najbardziej zobowiązuje, pupa jest pupa, jeżeli nie musicie, to nie otwierajcie tych opakowań w domu. Dodano taki atraktorek, no co ja wam powiem, no cumi to srogo, strasznie są śmierdzące te gumki i później rączki po kontakcie z nimi również. Co zrobić? No są jakościowo wykonane ok, no jak wiadomo, no robal tej grubości
On nie będzie tam nie wiadomo jak pracował, pupa generalnie jakiejś tam spektakularnej akcji nie ma. Ta wersja również tam, gdzie potrzebujemy minimalistycznej, powolnej animacji, tam gdzie część roboty za nas odwali, na przykład nurt wody delikatny, gdzie łowimy na tego rodzaju gumkę, to taka pupa zrobi robotę. Na filmiku zresztą zobaczycie, to samo to nie pracuje. Dobra, się ośmierdziuchy. Nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo. Nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú. Teraz będzie coś dla tych, którzy uważają, że im przynęta tańsza, tym lepsza. To na pewno w stopniu zdecydowanym. Natomiast to, że te przynęty są tak bardzo wręcz śmiesznie tanie, nie oznacza wcale, że są złe. Ku mojemu zaskoczeniu, bo spodziewałem się, że będą tragiczne. No ale wziąłem cztery paczki. I tutaj, słuchajcie, zaskok. Chodzi o krewetki od nieznanej mi jeszcze marki Seril. Dopiero co to odkryłem. Teraz tak, one są oferowane nam w 8 kolorach bodajże. W 8. Zobaczycie sobie na sklepie. Dwa rozmiary, 65 i 75 mm. Pakowane są po 10 sztuk w takie o nieobrandowane w żaden sposób woreczki strunowe. I teraz tak, słuchajcie, kolory wyglądają bardzo ok. Jakość wykonania, jeśli chodzi o kształt, wygląda całkiem ok. Są zaprawione atraktorem i to takim przypominającym te stosowane w bardziej uznanych zdecydowanie i droższych markach zapachem. Natomiast jak popatrzycie, jak one chodzą na haku, no na moje oko, to coś będzie robić robotę. A teraz słuchajcie, wisienka na torcie, zapaczkę. 10 sztuk takiej krewetki spływającego TPR-u, czy TPN jest napisane, jak najbardziej nieźle pracującej i dobrze zrobionej, zaprawionej atraktorem, 4 zł. No będzie ciężko zbankrutować. Nadie como tú,
Bailal Buralu, nadie como tú. Bailal Buralu, nadie como tú. Bailal Buralu, nadie como tú. Bailal Buralu. Nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú. Kupując te krewetki od Cyrila, w związku z tym, że cena była tak nokautująca, stwierdziłem, że jeszcze sobie coś dorzucę z tych drogich frykasów. Wziąłem dwie paczkę takich robali nawiązujących w kształcie i w swoich gabarytach jakże słusznych, oczywiście do robaków typu Senko. Do czego takie robale grube się Wormy stosuje? Popatrzcie sobie w internecie, jeżeli nie wiecie, co to jest zestaw Ned Rig, główka jigowa typu Ned Rig, to jest taka metoda Ned Rig. Polega to na tym, że zbroi się tego typu właśnie grubaśne wormy, główki o takim charakterystycznym, płaskim kształcie, nazywane Ned Rig. Te główki są do tego bardzo lekkie, bo jest to metoda łowienia bardzo powolnego, delikatnego, nie jest to żaden agresywny opad. Pracujemy tu minimalnie i te przynęty muszą nam się zachowywać bardzo statecznie przed nie, stąd łowi się bardzo lekko. I do tego używa się takich właśnie wormów. Cyril oferuje te wormy w kilku kolorach, one mają 9 cm. Od znacznej części Senko wyróżniają się tym, że mają tu taki fikuśny, zawadiacki, prowokujący jeszcze ogoneczek, który może kusić drapieżnika dodatkowo. Jest to pływający, dobry TPR-ek. Jakość wykonania no, może być, no, tam nie ma jakichś wielkich niedoróbek, co tu można spierniczyć, tak, w tego typu wormie. Najfajniejsze jest to, że za 5 takich 9-centymetrowych wormów musimy zapłacić 7 zł. Tak, chcecie się pobawić i wypróbować metodę typu Ned Rig, to takie wormy kupić, no, również nie zbankrutujecie. Natomiast oczywiście, jak najbardziej można też spróbować się tym pobawić, czy z czeburaszką, czy z jig-rigiem. Efekty też jak najbardziej mogą być bardzo ciekawe, bo to pływa, ma dużą wyporność i fajnie na takich zestawach pracuje. Zresztą to, jak to chodzi, czy na Ned Rigu, czy na tych właśnie zestawach, zobaczycie właśnie teraz. Nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo. Nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú. No tengas miedo del fuego, no se pierde la ilusión.
nadie como tú. Baila al boogaloo, nadie como tú. Baila al boogaloo, nadie como tú. Baila al boogaloo, nadie como tú. Baila al boogaloo. Jeszcze parę lat temu, jeżeli szukaliśmy przynęt robionych z TPR-u, takich właśnie pływających, to wybór mieliśmy ograniczony i jak ktoś szukał takich przynęt, to zwykle pierwsza nazwa firmy, jaka przychodziła mu do głowy, to był Siemens, tak, i ich przynęty. I proszę bardzo, jest, tylko to nie jest oryginalny Siemens, nie jest to oryginalny Minnow Z od Siemensa, tylko, jak to się mówi, chiński wabik inspirowany dość mocno produktem firmy Siemens, afirmowany przez Jonquil, to znaczy u nich na sklepie to kupione, a można kupić te wabiki na jeszcze innych sklepach na Ali. Teraz tak, jak Minnow Z to wygląda, ktokolwiek widział produkty Siemensa, to się poczuje tu jak w domu. Jest to taki minnowek długości 8 cm, one są pakowane po 6 sztuk w takie blistry, każdy w swojej oddzielnej kieszonce, szufladce. Przynęta ta wygląda, no może mało spektakularnie, jeden z moich klubowych kolegów, bardzo zresztą serdecznych, pozdrawiam cię Marku, jak zobaczył tę gumę, powiedział, w życiu bym czegoś takiego nie kupił. A Marek, jak zobaczysz zaraz, jak to w wodzie pracuje, to może zmienisz zdanie, bo ta kopia Siemensa jest zrobiona z tak fajnego, mięciutkiego TPR-u, tak to fajnie pracuje, czy to na haku offsetowym z jakimś obciążeniem przegubowym, czy na zwykłej główce jigowej, tak to zamiata ogonkiem, moim zdaniem sztosik. Naprawdę fajnie, dobrze zrobione przynęty. Jakościowo bardzo ładnie pracujące, kolory takie sandaczowo, powiedziałbym, bardzo obiecujące. Te gumki będą jak najbardziej robiły robotę. Jak to wygląda cenowo? Za 6 sztuk takich minnowów 11 zł bodajże trzeba dać. No, to nie jest drogo. Za tę jakość naprawdę bardzo sensowna cena. Nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú. Baila el boogaloo, nadie como tú. Baila el boogaloo, nadie como tú. Baila el boogaloo. Nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú. Baila el boogaloo, nadie como tú. Baila el boogaloo, nadie como tú. Przerobiliśmy pływające tanty, przerobiliśmy pływające przynęty tanto podobne, przerobiliśmy przynęty ala stonoga, pupy, minnowy, ktoś zaraz powie, hola hola cykada, a gdzie o raczkach? Przecież muszą być raczki, przecież ten TPR to jest stworzony do tego, żeby łowić na raczki, tada, proszę bardzo, są i raczki.
I to raczki nie byle jakie, bo to są raczki robione przez B&U i jakościowo są naprawdę świetne. Ale po kolei. Sprawa pierwsza. Te raczki od B&U to nie jest ich autorski projekt. No tak to często u Chińczyków bywa, jest to przynęta, delikatnie mówiąc, inspirowana przynętami Reigns, a dokładnie modelem Ring Crow Mini. Tradycyjnie dla B&U, jeśli chodzi o ich przynęty pływające, mamy tutaj zmyłkę niespodziankę. Jak tu sobie popatrzycie na dole, oni to napisali, że to jest tonące. Nie jest. Raczek pływa po prostu super i robi taką robotę na jakiejś tam czeburaszce, czy jig rigu, czy na Tokio rigu, że aż przyjemnie się patrzy, jak ta przynęta się pod wodą zachowuje. Jakość odlewu bardzo dobra, mamy tu zastosowany bardzo wyrazisty atraktor, w zasadzie no bardzo fajna jakościowo zrobiona przynęta. One występują w 6 kolorach. Tylko 6, tu mam 3, tak? 6 do wyboru, ale tam nie ma kolorów przypadkowych. To są naprawdę bardzo sensowne, zaproponowane ubarwienia tychże przynęt. 2 rozmiary, albo 40, albo 60 mm i pakowane są one odpowiednio albo po 10 sztuk tych mniejszych, albo po 8 tych większych. Cena za paczkę, gdzieś tam koło 11 zł. Słuchajcie, dla mnie te raczki to jest totalny sztos. A teraz po prostu patrzcie, jak to chodzi w wodzie i podziwiajcie. Nadie como tú, baila el bugalú, nadie como tú, baila el bugalú, nadie como tú, baila el bugalú, nadie como tú, baila el bugalú. Nadie como tú, baila el bugalú, nadie como tú, baila el bugalú, nadie como tú, baila el bugalú, nadie como tú. Były raczki od B&U, to może jeszcze dorzućmy dla pełnego zestawu larwy ważek od B&U. Mam tutaj 2 paczki tych wabików, one są w rozmiarze 7,5 cm. Realnie jak się je weźmie do ręki, to one się wydają takie trochę większe. Typowy kształt tułowia ciała larwy żagnicy, plus na końcu odwłoka ona ma takie podwójne, twisterowe, jakbyśmy powiedzieli, ogonki. Jakość wykonania, jeśli idzie o odlew tego, jest przyzwoity. Jest to zanurzone w takim atraktorze o takim specyficznym, słodkawym zapachu.
Przynęta, mimo że tutaj nie jest nic napisane, czy ona jest pływająca, czy tonąca, może lepiej, patrząc na to, jakie żarty nam B&U robi, to już lepiej, że nic nie piszą. One są pływające, natomiast wyporność tych przynęt jest troszkę mniejsza niż innych, które testowałem. One idą do góry łagodniej. Taka ciekawostka. Przez to może na przykład ciekawiej się prezentują, kiedy pracujemy nimi na dropshocie, niż wiele takich wabików o bardzo dużej wyporności. Jak sami sobie zobaczycie na filmie, pracują bardzo fajnie. Te twisterowe ogonki robią świetną robotę przy nawet lekkim, powolnym opadzie, a dodatkowo przy jakiejś takiej podszarpywanej animacji. One są giętkie, miękkie, gibkie i pracują bardzo fajnie. Występują w kilku rozmiarach, od 50 mm do ponad 10 cm. Z tego co pamiętam, w takiej wystarczającej palecie całkiem atrakcyjnych kolorów, koszt za paczkę, jak to B&U, tam jest bodajże około 10-11 zł. Telar, wyważek, tak, dla mnie jak najbardziej C. Są naprawdę bardzo fajne. Zresztą sami zobaczcie, jak to chodzi. Nadie como tú, baila el boogaloo. 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 Nadie como tú. Baila el boogaloo, nadie como tú. Baila el boogaloo, nadie como tú. Baila el boogaloo, nadie como tú. Przed nami kolejny wabik, taki powiedziałbym, jeśli chodzi o jakość wykonania, no to zdecydowanie segment premium. Przynęta firmowana marką Elite Lure. Tutaj macie tę markę. A tutaj krwiożercza, zła nazwa, Lethal Tusk. Nie mylić z zabójczym Donaldem. Oczywiście Lethal Tusk, zabójczy kieł. Wow. Strach się bać. W rzeczywistości mamy tu do czynienia z odwzorowaniem całkiem fajnym, udanym po prostu krewetek. Szczegółowość, jeśli idzie o kształt tych przynęt, odwzorowanie różnych szczególików, stoi na naprawdę wysokim poziomie. Zastosowany materiał jest po prostu miazga, świetny. Naprawdę te przynęty, to się bierze do ręki, patrzy się, jak to się zachowuje w wodzie, jak to jest zrobione i to po prostu widać, że to jest topka. Dwa rozmiary występują w rozmiarach 3 cale i 2,2 cala. To są te 3-calowe, te większe.
Koszt w zależności od wielkości 24 albo 22 zł. Za paczkę w takiej paczce tych większych dostajemy 8 sztuk tychże wabików. Popatrzcie sobie, jak to chodzi, jak pracuje na filmie. Jakość jest naprawdę kapitalna. Moim zdaniem po prostu super. Bardzo, bardzo fajne, jakościowo zrobione wabiki. Kolory są kapitalne. Część z nich jest dwukolorowa. Od góry co innego, brzuszki inne. Naprawdę Chińczycy potrafią takie rzeczy robić. Jak dla mnie duży plusik dla Elite Lure za te przynęty Lethal Tusk. Bardzo fajny wabik. A i gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, to tak, tak. One są zamoczone w atraktorze. Nie wiem, czym to pachnie, ale tak, jest taka oleista, czymś pachnąca substancja. Zresztą w opisie też się tym chwalą. Oglądamy, jak pływają. Nadie como tú, baila el boogaloo. 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 Nadie como tú. No i doczłapaliśmy się do ostatniego wabika, który wam na dzisiaj przygotowałem, sprawdziłem, nauczyłem pływać w akwarium i przygotowałem się, żeby jakoś tak pokrótce w pigułce omówić. Będą to raczki, ale takie fest to nie są raczki, nie boraczki, tylko naprawdę kawał raczycka. 4 cale, 10 cm, Monarch Cray od The Time, jak się przyjrzymy. No to generalnie jest to wariacja na temat dobrze wszystkim znanego Crazy Flappera. Jakość totalna, topka tego raka. Jeśli chodzi o szczegóły wykonania, wszystko to jest po prostu miazga, jak to jest zrobione. Z przyjemnością się takie wabiki ogląda. Jest to ewidentnie pokryte atraktorem. Jakość odlewu TPR-u bardzo dobra. Zbrojenie, jakie tu widzę, jedyne sensowne przy tym kształcie odwłoka to hak offsetowy i do tego dajemy jig riga, czebureszkę czy Tokio riga i to po prostu zasuwa. Zresztą zobaczycie to na filmie. Natomiast ze względu na to, że to ma 10 centów, no to na małe okonki raczej nie. To będą albo rekordowe garby, albo będzie naprawdę kosa na sandacze. Przynęta zdecydowanie z segmentu premium, cena 21 zł za paczkę i w tej paczce mamy 3 takie wabiki. Jak za, powiedzmy, tę jakość, no jest to taka cena
adekwatna, bo one są naprawdę świetne. Nie są tanie, ale są naprawdę zrobione po prostu kapitalnie. A jak to pływa w wodzie, jak się zachowuje, no po prostu sami popatrzcie. Totalna miazga w pozytywnym sensie znaczenia tego słowa. Nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo, nadie como tú, baila el boogaloo. No i co, kochani, no na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak się podobało, dajcie łapę w górę. Jak się nie podobało, walcie łapę w dół. Nie wiem, może większe akwarium kupię albo jakąś syrenkę wynajmę w tle, żeby urozmaicała. No będę starał się jakoś to ulepszać dla was. Słuchajcie, linki do tych wabików, przypominam, są na dole pod filmem. Jeżeli macie ochotę zasubskrybować ten kanał, bo wam się spodobał, to nie bójcie się, zróbcie to. Obiecuję, że nie zasypię was ogromną ilością materiału, ale jak coś robię, to ci, co mnie oglądali, już się chyba zdążyli przekonać, że staram się to robić konkretnie i żeby to miało jakąś konkretną wartość. A teraz słuchajcie, tak, za dzisiaj wam wielkie dzięki. Dziękuję za wszystkie tam komentarze, polubienia i tak dalej. I co? No, czekamy zaraz weekend majowy. Też się cieszycie? Super. Sądzę, że będziemy się widzieli dzięki temu częściej. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Six of my legs.